Cześć, siemanko ludzka, z tej strony Mister Nomo 15. Witam Was serdecznie w bardzo dziwnym odcinku na moim kanale, ale jest to odcinek z FIFA 17. Nie wiem czy wiecie, ale tłumaczyłem na live'ach, na odcinkach, że bardzo się ostatnio wkręciłem w FIFA, gdyż wreszcie gram na padzie. Bardzo mi się to spodobało, ale niestety komputer mój przestał dziorgać i niestety FIFA nie daje się nagrać, żeby to było pięknie i cudownie. Więc dlatego dzisiaj tak z dupy próbuję trochę nagrać taki jakby trochę vlogowy odcinek z FIFA, gdyż nagrywany będzie zwykłą kamerą, przechwytywane właśnie z telewizora. Czy to się uda, czy też nie, sprawdzimy. Jak widzicie, na szybko próbuję sobie znaleźć przeciwnika, żeby nie było problemu. Mamy trzy tak zwane nominacje footies w obronie, czyli prawie akcje Manchester United w obronie, Luke Shaw, Biali oraz Smalling, do tego zwykła karta Walencji. No i w ataku Lukaku już w Manchesterze oraz też w Arsenalu Aleksander Lacazette. Bierzemy nasze białe stroje, no i próbujemy coś zrobić. Liczę, że będzie to widoczne na kamerze, a Wy oczywiście piszcie, czy takie coś chcecie. Jeżeli Wam się spodoba, zostawicie trochę łapek w górę, no to postaram się urozmaicać tą serię, bo dopóki nie będzie nowego kompa, na pewno będę chciał FIFA tak nagrywać, ale jeżeli się to uda, to na pewno będziemy próbować się jakoś komunikować. Oby się udało, a jeżeli Wam się spodoba, na pewno dorzucę kamerę, bo dzisiaj bez kamery. Nie wtedy, więc zobaczymy co dalej. Ciekawi mnie to, jak się to w ogóle nagra, bo nawet nie wiem, ale trzeba się skupić na grę i jedziemy. Skład tylko Liga Angielska, miałem, nie wiem czy pamiętacie kiedyś składy, oj, taki zrąbał, chociaż jeszcze chciał to uchronić plecy Walencji. Na spokojnie, panowie. Panowie z Manchester United. Oj, było blisko. Bardzo dobrze mi się gra, naprawdę. Aż niekiedy... Oj. Do góry. Gol! Fernandinho, 1-0. Szybka bramka w 9 minucie meczu. Fernandinho, czyli środkowy pomocnik defensywny, wyjaśnia. Liczę, że mu te dźwięki z TV też będzie tak, bo włączyłem sobie i komentarz, i tak zwane dźwięki też w telewizor. Zobaczymy. Myślę, że sama akcja z tego, ułożenie kamery może nie jest identyczne, ale próbowałem i innego ułożenia nie mogłem zrobić. Zobaczymy co będzie dalej. Z jednej strony nie chcę, bo jeżeli tam, nie wiem, nie spodoba Wam się taka akcja i będziecie chcieli jednak czekać na normalną FIFA już z nowego kompa kiedyś za jakiś czas, no to nie ma problemu. To jest taki bardziej taki interesujący odcinek. Co Wy o tym powiecie, gdyż jest on nagrany tuż po prezentacji nowego pokoju. No i co? I zobaczymy co z tego wypali. Kovacic. Tam trochę Hiszpaniol. Hiszpaniol. Pan nie poszedł bokiem. Ale strzeli to może być dobra, ale pięknie obrona. Tego co mi zawsze brakowało, czyli obrony, tu nawet jest spoko. Silva, co do Dawida Silwy, fajna sprawa, gdyż może jest średnio widocznym zawodnikiem, co nie, ale ma zarąbiste strzały z daleka. No co chłopak niekiedy się umie pokazać, to jest świętne. Aj, trochę tutaj za bardzo uciekła mu ta piłka. Aj, szkoda, to jest chyba Lukaku, że nie postarał się wyjść trochę do tej piłki bardziej. Oj. No i na spokojnie. Szybki odbiór teraz widać Lukaku.
iluzją, tutaj się nie przemyślałem tego. Milson, dobra, nie. Bramka, no nie, co jest, kto jest bramkarzem tutaj w drużynie przeciwnej? Oczywiście gramy w Altmintar. Dla tych, którzy by nie wiedzieli, co nie? Carvajal z przeciwnej drużyny dostaje żółtą karteczkę, a my mamy rzut rożny i broni. Rulli! Rulli! Aj. Szkoda. Oj. Troszeczkę tak, no. No na spokojnie wybić. Oj. Opcjonalnie nie wiedziałem, że ta piłka tak poleci. Dobrze gra, dobrze akcja. To jest akcja bramkowa, niestety. Ale wybicie, wybijaj. Co jest? Aha, sfaulowany bramkarz. To luzik. Wybaczam. Aspas. Pięknie tutaj. Shaqiri. Aj, myślałem, że sobie przełoży Minson na prawą i huknie jak z armaty. Ale niestety na spokojnie to aj. Tutaj środek. Dobrze. Kasper Schmeichel. Bramkarz, którego chciałem wymienić na Batlanda w wersji Footies, ale jakoś tak nie mogłem się przemóc, gdyż wiedząc to, co robi dla mnie Szmajki, no i ten wariat, czyli Przedran Shaqiri, który jeżeli naprawdę trafi na dobre, na dobrą akcję, to może przebiec 3/4 boiska i jeszcze zrobić z tego akcję bramkową. Naprawdę szacun dla Shaqiriego. O Boże, czemu ja nie zauważyłem, że tu jest przeciwnik? Ale myślę, że tu bramkarz albo jeden z moich obrońców da radę. Dobra, mamy znów szansę. Tylko teraz. Widzę, że Lacazette wyszedł i 2-0. 2-0, proszę Państwa. Mamy no na razie Fernandinho i jeden z moich napastników, czyli Aleksandr Lacazette strzela bramkę. Oczywiście dwóch napastników na wypożyczeniu dostałem, no to nie ma co, trzeba ich wypróbować. Na razie bardzo dobrze grają, może kiedyś jeszcze ich wypróbuję. No myślę, że jeden z teraz się... Oj! Oj, 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 Lacazette, szkoda. Oj, teraz nogę dobrze wystawił mój przeciwnik. Akurat tutaj Minson nie powinien tak wracać. Tutaj dobrze, dobrze. Bardzo ładnie. Aha, koniec pierwszej połowy mamy. Jedną akcję miała koalicja 6-9. Oczywiście nasza FC Paniatów. Bez zmian nazwa klubu być musi. Dobra, Xedran Shaqiri. Czyżbyśmy jeszcze mogli... Aj! Chciałem sprawdzić jeszcze jego żywotność. Ale on jest jednak lepszy na dłuższych opcjach. Nie wiem, czemu tak zbiegłem. O nie, panowie, nie, no i dobrze, słuchaj, że tu byłeś akurat sam, Lukaku, nie wygrał, nie był z tej strony, której dałaby mu jakokolwiek zwycięstwo. Dobrze. Pressing plus jednak Schmeichel. No Schmeichel, no sami widzicie, nie mam do niego jakiegokolwiek... Aha, chyba teraz ja, ale... Jego Aspas wyjaśnia całe zielone trybuny. Czyli naprawdę większość jakby przeciwnika, bo jesteśmy, aha, no tak, jesteśmy z jednej strony na wyjeździe, więc
Chyba się nie mamy też czego dziwić. Pięknie. A myślę, że to jest mój przeciwnika. Wszystko fajnie, wszystko pięknie, ale jednak chyba trzeba trochę uspokoić. Oj, czuję lag, czyli mamy problemy internetowe. Ale teraz rozpykali. Aj, błąd. Błąd. Chciałem wyjść bramkę leciutko, żeby tylko wystraszyć go i on wreszcie, żeby podał, ale myślałem, że tylko gdzieś się odbije. No, łączy się ktoś inny. Szybkie pukanie. Nawet spalonego nawet. Lukaku zabiłoby Rulliego. Lacazette po raz kolejny główka. Nieudana. Lacazette trochę nie radzi niekiedy sobie z główkami, ale jak już zawali bombeczkę, to sama rozkosz. Oj. Nie może karny. Dobra, trzeba wreszcie coś ogarnąć, bo nie podoba mi się ta akcja. Lukaku niestety. Tutaj zmieniamy dwie siły ofensywne, czyli Oscara za Davida Silva i Marcusa Rashforda za Lacazette'a. Lukaku tam coś jeszcze kombinuje. Myślę, że jeszcze później wrzucę tą osobę, która będzie mi potrzebna. Na razie myślę, że... Oj, szkoda. Myślę, że bardziej bym był szczęśliwy, gdyby mi ogarnął. O fuck. Szkoda Lacazette, coś się tak przyjął. Dobrze, spokojnie. Eric Bieli. Na spokojnie, pomyślmy. Próbujemy coś naograć. No nie za ciekawie. No i teraz. Dobra pozycja, bo to jest strzał. Szkoda. Gdzieś nie może się dzisiaj Shaqiri przecisnąć przez linię obrony. Dobrze kryją. Przeważnie ostatnie czasy dostawał za dużo miejsca, wychodzi ze przeważnie na czyste pozycje. Może trochę są w ogóle nie przycisnął się tutaj. Miał zejść na dół, a nie strzał. Piękny pressing, naprawdę piękny pressing moja drużyna tutaj robi, ale niestety niekiedy nie pomaga to. Boże, jakby Lacazette chciał iść do tej piłki, ale się zatrzymał. Dobrze, piękny pressing, jak ja takie rzeczy kocham. Niestety, nie pykło. Próbujmy nie stracić tego, bo... Aha, wiecie o tym, że jest 80 minuta, a nam zmiany nie weszły. Serio? Wybijcie na jakiś aut czy coś. Znowu z jednej strony aż się... Nie chcę to oddawać piłki za darmo. Ja pierdykam. Ogólnie prowadzę, więc nie wiem czym się denerwuję, ale znam FIFA i znam co się może dziać. Nawet w 90 minutach może być nieciekawie. Dobrze, że nie trafił. Dobrze,
Chociaż na te 5 minut mamy zmiany, więc może wreszcie jakaś kontra. Marcus Rashford przeważnie, on mi pomagał nieraz w takich akcjach. Dobrze. O nie, czemu? Dobrze. Luis Antonio Valencia. Co dalej? Słabo, słabo. Dobrze. Gdzie jest? Dobra. Najgorsze jest to, że niestety straciliśmy Markusa. Aha. Zmian teraz się niestety już nie opłaca. Wybi. Dobrze. Out. Na razie jest prowadzenie i myślę, że to prowadzenie będziemy starać się zakończyć. Czy tu ktoś przyjdzie? Bo na razie to tak, o, właśnie. Aha, jeszcze lepiej. Coś tak można. Dobra, Markus, teraz ty pokaż tempo. Oj, jak on poszedł. Zabił Romelu Lukaku 3-1. Na spokojnie poczekałem, jak najbliżej Ruliego. Przecież Lukaku to tak miał tam tak... No... Na ostatnią chwilę już to uderzył. Romelu Lukaku. Ale mamy 3-1, mamy piękne zwycięstwo. Ależ wiedziałem, że Rashford mi pomoże. Wiedziałem, że mi Rashford pomoże. Chciałem zakończyć Rashfordem, ale tak pięknie Romelu tam biegł. Że mówię, no... Podam sobie na pustym strzeli, chociaż mówię, miał ciężko. Jeżeli wam się podobają takie akcje i naprawdę chcecie trochę FIFA na kanale, nie ma problemu. Zapraszam serdecznie do właśnie łapkowania, komentowania. Piszcie, czy chcecie też taką akcję, czy czekacie no, za jakiś czas, gdy wszystko wróci do normy. Ja wam serdecznie dziękuję i trzymajcie się na razie. Cześć!